pewno z perspektywy całego meczu czujemy niedosyt, bo w mojej opinii stworzyliśmy sobie więcej sytuacji, w tym dwie takie naprawdę bardzo dobre, bo do szatni sytuacja sam na sam idealna. Wcześniej miał Krzysiek Drzazga, po przerwie kilka takich sytuacji, może to nie były niektóre 100%, ale te strzały na pograniczu pola karnego, czy z pola karnego, czy gdzieś te piłki, które były dogrywane wzdłuż bramki, za głęboko troszeczkę, bardzo dobrze reagował tutaj Damian Węglarz w bramce, więc na pewno czujemy niedosyt, ale z drugiej strony to jest pierwszy mecz po tygodniu pracy i na pewno część rzeczy udało się już tutaj jakby wpleść, jeśli chodzi o działania zespołu. No na pewno jeszcze są rzeczy, na które będziemy zwracali uwagę, ale wydaje mi się, że zespół wyszedł dobrze zmotywowany, ta energia była pozytywna, więc na pewno remisy nic nie dają w tej lidze i tak jak my chcemy wygrywać, gdzieś tam jeszcze gonić te zespoły przed nami, także na pewno dzisiaj tutaj z tego powodu czujemy niedosyt, ale mamy następne mecze i trzeba się gdzieś tam koncentrować na spotkaniu z Motorem Lublin, który jest takim bardzo ważnym spotkaniem, jeśli chodzi teraz właśnie o tabelę. Dobry wieczór. No cóż, no stare piłkarskie prawdy i takie frazesy, no 0-0. Cieszę się, że pierwszy mecz w tej rundzie zagraliśmy z czystym kątem, aczkolwiek paradoksalnie on nie przyniósł nam 3 punktów, aczkolwiek z przebiegu meczu oczywiście Miedź miała optyczną przewagę, nie ma co o tym dyskutować, aczkolwiek tak jak pół roku temu graliśmy na Miedzi i udało nam się strzelić gola i ten mecz już diametralnie inaczej wyglądał, tak dzisiaj byliśmy w stanie podejść parę razy pod pole karne. Duże zaangażowanie do ostatniej minuty. Żałuję tylko, że nie udało nam się wykorzystać 2, 3, 4 przejść do ataku szybkiego, ponieważ Miedź w pewnym momencie była tak wysoko, że za plecami zostawiała bardzo dużo przestrzeni, ale to nam dzisiaj nie wyszło, ale trzeba przyznać, że mówię, Miedź miała 2, 3 bardziej klarowne sytuacje do tego, żeby ten mecz wygrać, więc tak jak powiedziałem, szanujemy ten punkt, odpoczywamy i tak naprawdę koncentrujemy się już na Odrze Opole. Dziękuję bardzo.